Hej, Lisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Ezop. Odwiedź stronę www.ezop.com.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Wanda szuka miłości. Tekst Przemysław Wechterowicz, ilustracje Emilia Dziubak. Ostatnia kropla czerwcowej mrzawki rozprysnęła się na liściu. Przy róży wyrósł kopczyk i na powierzchni ziemi ukazała się Wanda. Wciągnęła haust powietrza. Przed jej oczami zajaśniał miesiąc. Jestem okropną marzycielką, szepnęła, uśmiechając się do swoich myśli. Lubiła ciszę tuż po deszczu. Z Lidią przyjaźniły się od kokonu. Chcę coś po sobie zostawić, odezwała się pierwsza. Codziennie spulchniasz ziemię, to mało? Jesteś potrzebna, przekonywała ją przyjaciółka. Wiem, ale jestem bohaterką książki. Pragnę czegoś więcej. Spojrzały sobie w oczy. Wiesz, co zrobię? Wanda zawiesiła głos. Ruszę w podróż i wrócę zakochana. O brzasku wpadła na żuka gnojarza. Spieszno mu było do swojej, dopiero co rozpoczętej kulki. Spojrzeli na siebie przelotnie i serce Wandy również przyspieszyło. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.